Pan Radomir Szumełda, kandydat z listy PO, to nie tylko polityk. Jest także dobrze prosperującym przedsiębiorcą i społecznikiem, a my mamy do niego kilka pytań. Napisał pan, że nadchodzi czas nowej generacji. Czy mógłby pan rozwinąć tę myśl? Tak, wydaje mi się, że ci politycy, którzy rozpoczynali swoje kariery w latach 80., 90., kompletnie nie rozumieją wyzwań XXI wieku. Oni cały czas uprawiają taką politykę, ja to nazywam gabinetowo-biurkową. Oczywiście nie wszyscy, bo są ludzie, którzy rozumieją wyzwania współczesności, natomiast ogromna ilość z nich bardzo boi się wychodzić do ludzi. To widać, jak bardzo kuleje w Polsce debata publiczna, jak bardzo kuleją w Polsce konsultacje społeczne. Ja chciałbym prowadzić politykę otwartą, politykę na ulicy. Chciałbym, żeby biuro poselskie było czymś w rodzaju, moje biuro poselskie było czymś w rodzaju otwartej świetlicy, takiej otwartej dla wszystkich środowisk, nie tylko dla środowiska mojej partii politycznej. Czyli ta polityka nowej generacji dla mnie jest polityką takiej totalnej otwartości na ludzi, na różne środowiska. A jak powinna wyglądać polityka młodzieżowa w zakresie zatrudnienia? No to jest chyba poważny problem, bo wydaje mi się, że przez ostatnie 25 lat popełniono dużo błędów, stawiając wyłącznie na szkolnictwo wyższe, a zapominając o szkolnictwie zawodowym. Według mnie dzisiaj, i to się chyba już dzieje od paru lat, powinniśmy bardzo mocno stawiać na i szkolnictwo zawodowe, na współpracę z biznesem i tym lokalnym, i tym dużym globalnym, ale też powinniśmy wypromować funkcję doradcy zawodowego i to już od poziomu gimnazjum. I to nie chodzi mi o to, żeby to była kolejna osoba w szkole, która będzie właściwie nie wiadomo od czego, ale żeby to był człowiek współpracujący właśnie z lokalnym biznesem, badający potrzeby rynku i jakby współpracujący z uczniem. W pewnym sensie prowadzącym ucznia w takim kierunku, żeby zwiększyć jego szanse na rynku pracy. Czy według pana młodzież powinna bardziej angażować się w życie polityczne kraju i jeśli tak, to jak powinno się nas do tego zainteresować? No to jest oczywiste i wydaje mi się, że politycy robią wszystko, żeby zniechęcać nie tylko młodzież, ale w ogóle ludzi do polityki. Chyba przez tą zamkniętość, przez to wyizolowanie i często moim zdaniem odrealnienie. Tutaj wrócę do pierwszego wątku. Ja chciałbym zapraszać młodych ludzi otwartością. Chciałbym podrzucać wspólne tematy do realizacji, ale też chciałbym czerpać, inspirować się młodymi ludźmi, budować środowisko aktywne, nie na moją modłę, tylko raczej wsłuchując się w potrzeby i w pomysły tego młodego pokolenia. Jeżeli zostanie pan wybrany, jakie zmiany planuje pan dla Polski? Och, ja jestem przedsiębiorcą. Jak zdałem maturę, to od razu wymyślałem sobie pracę, zajęcia. Nigdy nie pracowałem, poza krótkim epizodem trzymiesięcznym, nigdy nie pracowałem na etacie. Od 22 roku życia jestem pracodawcą. W tej chwili zatrudniam łącznie około 50 osób. W przeważającej mierze są to studenci. Więc to jest taki bagaż doświadczeń małego, właściwie mikroprzedsiębiorcy, który sprawia, że ja właściwie mam pełną wiedzę na temat różnego rodzaju barier, różnego rodzaju zaniechań klasy rządzącej wobec przedsiębiorczości, ale też zaniechań wobec pracobiorców, pracowników. Więc mam nadzieję, że ten potencjał spożytkuje z korzyścią dla Polski. Już drugi raz kandyduje pan do Sejmu. Co skłoniło pana do ponownego wstąpienia na listę z ramienia PO? Bo jestem uparty, jestem lojalny. Polityką interesuję się od dziecka, to jest jakaś moja pasja. I chcę się dzielić z tym swoim potencjałem, swoją wiedzą. Wydaje mi się, że mam sporo do zaoferowania.
A że jestem uparty, to mam nadzieję, że w tym roku zakończę te wybory sukcesem. Bardzo dziękuję.